Witamy Państwa bardzo serdecznie w piątek, to już piąty dzień lipca, a my jesteśmy nad Odrą. Chyba Państwo się nie dziwią specjalnie dlaczego, bowiem w najnowszym numerze Czasu na Opole dużo miejsca poświęcamy wydarzeniom sprzed 27 lat. Tak kiedy sobie to przypominamy, to w tym miejscu oczywiście wszystko było pod wodą, jak Państwo doskonale pamiętają, i w tę stronę Odry, ale przede wszystkim w tamtą stronę Zaodrza. Fotoreportaż ze zdjęciami z 97 roku Jerzego Stemplewskiego i tekst Wielka Woda 97 przypomina o tych zdarzeniach, do których nie chcielibyśmy przecież powracać, ale jednak one się zdarzyły i historii, o tej historii też trzeba pamiętać. A co ponadto w najnowszym numerze Czasu na Opole? Proszę zobaczyć, Opole w rankingu szczęśliwych miast. To jest bardzo dobra informacja. Według barometru jesteśmy na piątym miejscu wśród najlepiej rozwijających się miast w naszym kraju. O wotum zaufania dla prezydenta Opola, czyli o końcu poprzedniej kadencji. A skoro mówiliśmy o mieście, które się rozwija i które ma tyle dobrego, tak jak je widzą mieszkańcy naszego kraju i eksperci, to także jest rozmowa o tym, czy Opole to jest miasto na city break, czyli krótkie turystyczne wypady. Okazuje się, że jak najbardziej. Mówi o tym szef opolskiego Orotu Piotr Mielec. Krócej, ale częściej. To jest szansa między innymi dla Opola. A skoro o takich podróżach mówimy, to także o tym, że zapowiada się gorące lato, to w naszej publikacji mieliśmy już za sobą wakacyjne upały. Pewnie będziemy je mieli. Jak to wygląda, jak Opolanie odpoczywają, proszę zajrzeć do najnowszego wydania Czasu na Opole. No i oczywiście na deser zostawiłem sobie, drodzy Państwo, kolumnę sportową niejako, no bo Opole kocha piechniczka, piechniczek Opole. Rozmowa właśnie z trenerem Antonim Piechniczkiem, archiwalne również zdjęcia legendy opolskiej Odry trenerskiej przy najnowszym muralu w rozmowie Opole kocha piechniczka, a piechniczek Opole. My jesteśmy tutaj niedaleko ulicy Piastowskiej, a za nami, jak Państwo doskonale wiedzą, ulica Książąt Opolskich, i tym chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, bo tam kiedyś w historiach niezwykłych opolskich ulic kończyło się właśnie miasto na ulicy Książąt Opolskich. I gdyby nie bombardowanie aliantów w 1944 roku, gdzie celem miały być mosty, a oberwało się niestety cywilom i ulicy, to pewnie ta ulica dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. To oczywiście nie wszystkie tematy, które znajdują się w najnowszym wydaniu Czasu na Opole. Zachęcamy Państwa do lektury. Akurat weekendowo idealnie można zabrać ze sobą na basen, na kąpielisko. Znajdą Państwo oczywiście to w wydaniu zarówno tradycyjnym, gazetowym, jak i w wydaniu internetowym. Wystarczy sięgnąć do telefonu i na stronie Czasu na Opole sobie znaleźć zakładkę z najnowszym numerem gazety, a ponadto we wszelkiego rodzaju miejscach użyteczności publicznej, chociażby w Miejskiej Informacji Turystycznej, a także w ekspozytorach, w galeriach handlowych znajdą Państwo właśnie to najnowsze wydanie. Zachęcamy zatem do lektury na weekend.